Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Hearts of Iron 3. No nareszcie. Zapewne pomyśleliście sobie, kiedy zobaczyliście, że w końcu wrzuciłem odcinek. No wreszcie się udało, bo po prostu nie miałem czasu, nie było mnie długo. Nie miałem jak nagrywać. Później jeszcze wróciłem, miałem remont. Wczoraj wróciłem z miodobrania i tak nie było czasu po prostu. No ale dobra. Dzisiaj już mam zamiar pokonać Niemcy. Jak widzicie, już sobie tu trochę poustawiałem, poprzenosiłem sobie trochę wojska. Bo jak wam już pisałem wcześniej, próbowałem dwa razy nagrywać, ale nic z tego nie wyszło, więc no już wiem co robić. Tak więc dzisiaj uderzamy na Berlin, albo z Dessau, albo z Magdeburgu. Będziemy musieli się przebić przez Łabę do Zerbst albo Wittenberg. No i jak z Wittenberg to przez Potsdam do Berlina, a jak z Zerbst to przez Brandenburg też do Berlina. Tak będzie wyglądała nasza droga. Tutaj może też spróbujemy odzyskać Gdańsk, ale to trochę później. No i tu się będziemy później przełamywać przez Łabę, czy przez Dunaj, żeby pokonać Słowację. No tak więc tu poczekamy trochę, aż nam się zregenerują te jednostki te trzy dywizje. Tu się wycofamy, bo nie damy rady się tu utrzymać. No i spróbujemy też sobie wycofać się stąd, gdzieś tu chyba na południe lepiej by było, żeby spróbować okrążyć tę dywizję pancerną. No i co tam jeszcze? No odzyskać przede wszystkim Kladno, może później zdobyć też Pragę, żeby się Niemcy poddali. Okej, tu już mamy ile? 74%. 76% siły. Trzeba będzie trochę poczekać, aż się nam zregenerują te jednostki. Tutaj widzę, że Francuzi już zdobywają Bitburg i Euskirchen. Zbyt wiele jednostek tutaj nie mają. Przyjęli Hanower. No życzę im powodzenia. Poczekamy jeszcze chwilę. Widzę, że kurczę. Widzę, że Niemcy tutaj siły zbierają. Wreszcie nas zaatakowali w Torgau. Dobra, no to my kontratakujemy. Trzy dywizje tu, trzy tu. Niech będzie. I zostawimy w Torgau może tylko tą dywizję, dziesiątą. A te dwie przeniesiemy do Dessau. Okej, dobra. Aha, i kiedy mnie nie było, kiedy byłem na wyjeździe, grałem sobie Niemcami. O, wojna. Węgry się włączyły do wojny, widzę. No to zaraz atakujemy sobie Bratysławę. Widzę, że stąd się zaraz jednostki będą wynosić, to my tam sobie wyjdziemy. No dobra, grałem sobie Niemcami, jak mnie nie było, na laptopie. No i taką strategię przybrałem, ataku na ZSRR, że może pokażę wam to na planie. Moja linia frontu wygląda mniej więcej w ten sposób. Tak. I coś takiego. Tak samo chyba zrobię teraz, bo tutaj będzie łatwo się bronić. Tu będę mógł wysłać więcej jednostek na północ. Tu będzie łatwo zdobyć Leningrad. No ale to później. Dobra, więc atakujemy jeszcze Halle.
Tu się regenerujemy i zaraz odzyskujemy kladno i rakownik. Dobra, teraz w nowo zdobytym desce nas zaatakowali, ale już odparty atak. O, widzę Wittenberg pusty. Pusta prowincja, no to idziemy tam. Damy radę? Tak szybko? Zaatakowali nas w desce teraz. Może lepiej poczekać, aż tu Francuzi zdobędą Bitburg, Euskirchen. Bo tu na północy raczej nie ma nic ważnego. O, a Węgry już zdobyły Bratysławę, więc ja się nie muszę tam angażować. Dobra, zaraz zobaczymy, jak się potoczy. Nie będziemy się tu przebijać przez łabę. Już nam trochę narobili szkody. Widzę, że w Meissen tylko pojedynczy garnizon sobie stoi. Więc może wykorzystamy go. Wykorzystamy to, żeby się tam przebić przez łabę. No i co, zdobyli to Bratysławę i Brest? Czego się nie poddają? Może trzeba do północy poczekać? Tak. Trzeba było po prostu poczekać do północy. Sorry, nie wiem, coś chrypę mam, nie wiem czemu. Jakoś tak dziwnie. Dobra, widzę, że obroniliśmy się w Dessau. Może zaraz zatukiemy kladno? Może tak? Tu się sobie pomożemy. No, bez problemu jest nasze. Teoretycznie, gdybym tutaj zwiększył linię frontu, to Niemcy wysłaliby jednostki tutaj z Berlina na południe. Ale nie wiem, czy ryzykować. Może na razie spróbuję się utrzymać tutaj. Dobra. Tu zrobię tak. A tak. O, rakownik trochę słabo. Sangerhausen prawie zdobyty. Tutaj widzę jakiś ruch duży. Jednostki się przemieszczają niemieckie. Tu na południu są okrążone. Na Słowacji. Dobra, badamy teraz kawalerię. Przyda nam się bardzo kawaleria do wojny z ZSRS. Ale nie będziemy jej budować, tylko po prostu wykorzystamy ją do budowy jednostek zmotoryzowanych. Bo odblokujemy dzięki temu piechotę zmotoryzowaną, kiedy całą kawalerię sobie przebadamy. No dobra, niech tu szybko Francuzi się ruszą, niech zdobędą znowu Hanower, bo przestracili. Niech zdobędą ten Bitburg i Euskirchen. To wtedy będziemy mogli atakować Berlin, a my w tym czasie przebijamy się przez Wisłę i będziemy atakować w kierunku Gdańska. Spróbujemy go odzyskać. Dobra, kladno teraz. Dobra, tu na razie dobrze. Rakownik już zdobyty prawie. Tutaj sobie Francuzi stoją, nie wiem po co. A tymczasem, gdyby się ruszyli tutaj Węgrzy, czy jak to tam się na nich mówi, to by mogli kilka dywizji niemieckich zniszczyć, gdyby zdobyli Humenne. Zaznaczę im cel, może zdobędą. To by pozbawili ich zaopatrzenia i by im to łatwiej poszło. Dobra,
Sangerhausen zdobyty, teraz Magdeburg. I będziemy się przebijać. Skoro Francuzi nie używają tych jednostek, to czemu nam ich nie dadzą? Przydałyby nam się 3 dodatkowe dywizje piechoty. Ale to francuskie to pewnie jakieś słabe. No, już prawie zdobyli ten Bitburg i Euskirchen. A my prawie mamy Magdeburg. No, Francuzi coś kiepsko. Tymczasem Niemcy wyzwalają Słowację, więc trzeba się śpieszyć. O. Przebijamy się. A jak tu na północy? Dobra. Idziemy w kierunku Gdańska. Tak więc Bratysławę musimy ochronić, bo to też jest ważna prowincja. Kladno jest nasze. Euskirchen widzę już też. Francuskie. I Bitburg już też prawie. Hanower pewnie zaraz odzyskają. A my kierujemy się na Berlin. Oby to poszło gładko, bez żadnych problemów. Tylko 5 dywizji idzie na ten Berlin, więc nie będzie łatwo. Będą nas mogli okrążyć, bo wyślę wszystkie naraz wyślę tam. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzę, że już się przełamaliśmy prawie. To jest teraz tylko czekanie, aż Niemcy się poddadzą tutaj w Wittenberdze. Dobra, teraz Gdańsk odzyskujemy. O, Magdeburg. Może się pobronimy tutaj trochę. Dobra, Wittenberg nasz. Idziemy na Berlin. Dobra, teraz chodzi o to, żeby Bratysławę jak najdłużej utrzymać. Bo to jest ważna prowincja. Tu już zdobyli te. Więc możemy spokojnie atakować Berlin. Może też by się Pragę przydało. Ale nie będzie łatwo Pragi zdobyć. Pragę zdobyć. Spróbuję zdobyć Tabor najpierw. No, zaraz powinien być nasz. A tymczasem przyspieszamy jeszcze. O, Bratysława. Nie, 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 nie. Nie możemy jej stracić. Dobra. No, teraz nas zaatakowali. O, jedna dywizja atakuje już po... O, dobra, nie. Atakujemy już Potsdam. Szybciej, szybciej, dobra. Mamy już Potsdam. Teraz tylko obronić Dessau. I Wittenberg. Potsdam to już taki mniej ważny. Do obrony. Dobra. Zdobywamy Pragę, ale emocje. Gdańsk prawie nasz. O, zdobyli tą prowincję, co im zaznaczyłem. Dobra, zaznaczę im teraz jeszcze Bratysławę. Okej, okay. Praga już prawie nasza. Tak samo Berlin. No, atakujemy. I Berlin już prawie nasz. O, zdobyliśmy polski korytarz. Okej. Badamy dalej kawalerię.
teraz Wiedeń. We Wiedniu nas zaatakowali. No i Berlin. Der Krieg ist verloren. Ta-dam. I Berlin jest nasz. Trochę smutno. 98%. Okej, Praga już prawie nasza. Może tak, żeby wojna się nie skończyła. Nie, może tak, najpierw zapiszę. Zapiszę sobie na spokojnie, dobra. Zapisałem. Tak. Nie patrzcie na wcześniejsze savey. Dobra. O, jak dobrze, że zapisałem. No. Zepsuło mi się. Na szczęście miałem ten zapis. Dobra. Praga jest nasza. Patrzę, że tu Wiedeń nam zdobywają. Tak być nie może. My sobie zdobędziemy Bratysławę. Trzeba obronić Wiedeń, kiedy się tam znajdą. 14 o godzinie
9 czy 19. Może jeszcze zdążymy się do tego czasu obronić. No, to już takie wybijanie resztek nam zostało tych Niemców. Dobra. No, czyli to już będzie chyba koniec. 98% kapitulacji. Aha, miałem wypowiedzieć wojnę Finlandii. No, wypowiem jej wojnę. Podbój, okej. Okay. Po to, żeby Niemcy nie skapitulowały, żeby nie było aneksji. Bo aneksja, z tego co pamiętam, nie da mi tylu korzyści, co podbój. Czy no, bo wojna się skończy. O kurczę, przełamali się. Jednak zdobyli ten Wiedeń. Dobra, my mamy Pragę prawie. No, mamy już Pragę. No i Niemcy powinni kapitulować, tylko pewnie ten Wiedeń nam został teraz. Tak, no, 98%. Został nam tylko Wiedeń. Spróbuję okrążyć tą dywizję. Trochę okrążyć. W tym Wiedniu. Okej, co nam się przebadało? To, no to dobra, badamy dalej kawalerię. Okej, zaraz trzeba będzie przeprowadzać kontratak. Tu zaznaczymy Węgrom. Okej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy zdobędziemy Wiedeń? Czy wojna się skończy dzisiaj? No, jest nasz. Aneksja. No, czego się nie cieszę? Nie, no dobra, cieszę się, hurra. 12 leadershipa. O ja. Trochę mało, myślałem, że będzie więcej. A teraz wojna z Japonią. Proszę bardzo. Ale ciekawie. No, więc okrzyki radości, wszyscy się cieszą. Czego nam nie dadzą? Pomocy przemysłowej. Skoro jeszcze Finlandia została. No, więc w końcu się udało. Nareszcie.